Ja w pewnym momencie już zwątpiłem, bo trener chciał wycofać się chyba troszkę, chociaż nie wiem, jakie były jego myśli i usiadłem na ławkę. Szkoda, że dostaliśmy tą bramkę na 2-0, bo troszkę pewnie inaczej by to wyglądało. Ale mówię, cieszę się chwilą, bo jest to duża sprawa dla mnie, debiut w pierwszej reprezentacji, więc no jestem szczęśliwy, ale szkoda, że po prostu wyjeżdżamy bez punktu. Słuchaj, ja wchodziłem na boisko z przekonaniem, że zresztą trener Brzęczek powiedział do mnie, do Kuby, panowie, próbujcie, więc dla mnie to jest sygnał, że trzeba po prostu bez żadnych kompleksów wejść na boisko i robić to, co się potrafi. Większych zadań, nie, chyba nie otrzymałem żadnych zadań. Trener Brzęczek powiedział, że Krystian próbuj i to samo do Kuby powiedział, Krystian próbuj, więc dla mnie to był sygnał, wchodzę i robię to, co potrafię i biegnę do przodu. Jak najbardziej myślę, że fajny debiut, był fajny strzał. Gdybym może wybrał długi słupek, to może ten strzał byłby lepszy, ale chciałem zaskoczyć się bramkarza, ale niestety no nie udało się. A byłeś zaskoczony, że w takich okolicznościach przy wyniku, kiedy gonimy, wchodzisz na boisko, już pierwsze połamanie, już od razu debiut? Wiesz co, no ja rozmawiałem z trenerem i trener w pewnym sensie mnie chyba przygotowywał troszkę na ten debiut, więc ja z tyłu głowy miałem z tyłu głowy, że po prostu trener Brzęczek da mi szansę. Więc analizowaliśmy kilka akcji z derby, wyciągnął kilka klipów i przeanalizowaliśmy, więc to jest taki sygnał dla mnie, że wiedziałem, że może dostanę dzisiaj kilka minut, więc nie, byłem przygotowany.